Na świecie jest nadal wiele nieodkrytych obszarów oraz rzeczy, które po dziś dzień zaskakują. W dzisiejszym odcinku przedstawimy kilka z nich. Jaskinie Tayos. Znajdują się w Ekwadorze, a rozległe tunele i przejścia pokrywają podziemne środowisko tego miejsca. Wejście do jaskiń znajduje się głęboko w ekwadorskiej dżungli. Świat zwrócił na nie uwagę w 1973 roku poprzez książkę Erika von Danikena, który wygłosił skandaliczne twierdzenie, że przedsiębiorca Juan Moritz odkrył w jaskiniach złoto, bibliotekę metalowych tabliczek oraz kolekcję dziwnych rzeźb. Nie był on jedyny, gdyż ojciec Crespi również wspominał, że natknął się na wiele złotych artefaktów w jaskiniach. Tubylcy nazywani Shuar rzadko kogokolwiek wpuszczają do środka, ponieważ jaskinie znajdują się na świętej ziemi. Najszerzej zakrojone badania zostały podjęte w 1976 roku, w których uczestniczyło wojsko z Ekwadoru, a nawet Neil Armstrong. Naukowcy znaleźli przedmioty archeologiczne, ale nic podobnego do tego, co rzekomo znaleźli ojciec Crespi czy Juan Moritz. Kiedy badacze spytali tutejszą ludność, gdzie ukrywają artefakty, odpowiedzieli, że to tajemnica. Niektórzy uważają, że jaskinie zostały wykonane przez zaawansowaną inżynierię, jednakże wydają się być całkowicie naturalne. Dno jaskiń nie zostało jeszcze znalezione, dlatego istnieje szansa, że w środku znajdują się bardzo ciekawe rzeczy. El Mirador. Miasto El Mirador zostało opuszczone 2000 lat temu przez cywilizację Majów, a dziś jest całkowicie zarośnięte, gdyż znajduje się w samym sercu dżungli. Obszar zawiera także inne zaginione miasta, takie jak Tintal i Nakbe. Oba z nich są jednymi z najstarszych osad Majów, zbudowanymi już w 1000 roku przed naszą erą. Archeolodzy odkryli tam ruiny oraz gipsowe koryta dróg, które ciągną się kilometrami przez dżunglę. Po tym jak Majowie opuścili swoje osady, nikt już nie próbował mieszkać w tym regionie. Ze względu na swoje oddalenie, El Mirador prawie nigdy nie było badane. Według naukowców jest to miejsce, w którym Majowie po raz pierwszy ewoluowali jako cywilizacja. Zagubieni ludzie w dżungli. Jako młody chłopiec Percy Fawcett uczęszczał do Królewskiej Akademii Wojskowej w Anglii, a w wieku 19 lat został porucznikiem artylerii. Jego kariera była znakomita, jednak zawsze czegoś mu brakowało. Chciał wyruszyć na poszukiwanie zaginionego świata. W 1906 roku odbył swoją pierwszą podróż do Ameryki Południowej. Jego zadaniem było sporządzenie mapy granicy otaczającej Brazylię i Boliwię. W ciągu następnych 18 lat Percy odbył aż 7 wypraw do dżungli, gdzie eksplorował tereny, których nigdy wcześniej nie widziano. Chciał odnaleźć niektóre z zaginionych miast, a miejsce, które najbardziej zwróciło jego uwagę, nosiło nazwę Z. Wcześniejsi odkrywcy próbowali się tam dostać, jednak nie znali dokładnej lokalizacji. Napisali o swojej wyprawie w dokumencie znanym jako Rękopis 512, przechowywanym obecnie w Bibliotece Narodowej Brazylii. Pierwszy raz Percy szukał zaginionego miasta w 1920 roku, jednak wtedy skończyło się to niepowodzeniem. Spróbował ponownie w roku 1925 wraz ze swoim synem, natomiast po dotarciu do dżungli weszli w mrok i nigdy więcej ich nie widziano. Zakłada się, że badacze zostali zabici przez plemię kanibali. Leniwiec z kokosową głową. W głębi brazylijskiej dżungli badacze natknęli się na zwierzaki, które do tej pory uznawane były za lekko różniące się od innych. Badania pokazały jednak, że mamy do czynienia z osobnymi gatunkami. Opisany po raz pierwszy na początku XIX wieku, leniwiec grzywiasty jest największym ze swojej rodziny.
potrafi osiągnąć długość ciała do 77 cm i wagę do 10 kg. Samice są w tym gatunku odrobinę mniejsze, ale za to cięższe niż samce. Brązowe futro pokrywające całe ciało pomaga mu się kamuflować w gąszczu, a tym, co go wyróżnia, jest głowa w kształcie kokosa i czarna grzywa, której włosy opadają na ramiona. Badania przeprowadzone na genotypie pobranym od 55 przedstawicieli gatunku z północy i południa Brazylii pokazały, że około 4,2 milionów lat temu ich geny przeszły 86 mutacji, które doprowadziły do wyodrębnienia się gatunków. Ekolodzy twierdzą, że odkrycie może utrudnić ochronę obu gatunków, gdyż posiadają status zagrożonych wyginięciem. Leniwiec główny został odkryty przez Johna Edwarda Greya w 1811 roku, który był fantastycznym zoologiem z Wielkiej Brytanii. 40 lat później stwierdził, że odkrył drugi gatunek na tym samym obszarze, jednak nikt w to nie wierzył. Minęły kolejne 173 lata, zanim naukowcy potwierdzili, że John się nie mylił. Miasto Tazumal. Większość sławnych miejsc Majów znajduje się w Meksyku, głównie na Jukatanie, ale jest też kilka w Gwatemali. Jedna z największych ruin, jaką jest miasto Tazumal, znajduje się w Salwadorze. Prawdopodobnie zostało założone 3000 lat temu, na początku cywilizacji Majów. W 250 roku naszej ery miejsce doświadczyło rozpadu poprzez wybuch pobliskiego wulkanu. Wiele warstw konstrukcyjnych pokazuje, że po długim czasie porzucenia, w III wieku naszej ery, stary kompleks religijny został przekształcony w centrum handlowe. Odbudowa trwała aż do 750 roku naszej ery, jednak z dnia na dzień została przerwana, a miasto opuszczone. Stało się to nieco wcześniej niż upadek Majów. Naukowcy po dziś dzień nie są pewni, dokąd udali się ludzie. Las gigantów. Został odkryty przez ekspedycję naukową, która udała się do dżungli w Panamie. Korzystali z lekkiego samolotu wyposażonego w najnowszą technologię, dzięki czemu mogli wykonać zdjęcia bardzo odległych lasów. Naukowcy byli zszokowani, gdy zidentyfikowali jedne z największych drzew w Ameryce Środkowej. Większość z nich rośnie do 50 metrów wysokości, ale kiedy udali się do obszarów starożytnych lasów, aby zbadać stężenie węgla, znaleźli coś nieprawdopodobnego. Jednym z największych drzew było to, które około 300 lat temu złamało się i wpadło do rzeki. Po zmierzeniu okazało się, że ma prawie 70 metrów wysokości. Niedługo później zespół znalazł jeszcze większe okazy, które do dziś stoją w lesie gigantów. Krótko przed końcem ekspedycji w 2019 roku zidentyfikowali najwyższe drzewo w Panamie. Jest to Almendro de Montana, które pnie się na około 74 metry i może mieć nawet 600 lat. Naukowcy uważają, że drzewo jest doskonałym przykładem tego, jak duży był las, gdy załoga Kolumba po raz pierwszy przybyła do Panamy. Która z ciekawostek zainteresowała Cię najbardziej? Daj znać w komentarzu, a jeśli podobał Ci się odcinek, zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!